Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach. Na tych zajęciach omówimy sobie obronę królewsko-indyjską od strony białego. Więc parę słów na początek, co to jest obrona królewsko-indyjska. Generalnie rzecz biorąc, obrona królewsko-indyjska jest mega rozbudowanym i mega skomplikowanym debiutem. Co dokładnie się tutaj dzieje, jak ten debiut powstaje? Obrona królewsko-indyjska powstaje po D4, konieczność. C4, G6, koń C3, z G7, E4, D6 i tutaj zaczynają się pewne rozjazdy. Czarny może nie grać d6, może zrobić roszadę, zapraszając niejako nas do zagrania e5, ale my nie będziemy tym zainteresowani. My e5 nie będziemy grali, więc niezależnie czy d6, czy roszada, my będziemy grali to samo, co to zaraz powie. Więc tak, czym charakteryzuje się obrona królewska indyjska? Obrona królewska indyjska charakteryzuje się tym, że czarny bardzo szybko zabezpiecza swojego króla, ale w szachach nie ma nic za darmo. Zabezpiecza szybko swojego króla. Króla robi tutaj roszadę, ustawia gońca na g7 i tak dalej, ale oddaje nam centrum. Zauważcie, że czarny tutaj bezpośrednio tego centrum nie atakuje, natomiast będzie chciał to nasze centrum atakować później. Czyli tutaj czarny będzie działał tak z kontry. Poś poświęcił to centrum, pozwala nam to centrum zająć i później to centrum będzie chciał atakować. Tak to wygląda w dużym skrócie. Tak, typowo obrona królewsko-indyjska charakteryzuje się tym, że jest cała masa różnych ustawień, które tutaj można stosować, więc jest to debiut bardzo trudny do gry czarnymi, ponieważ jak my gramy białymi, to wystarczy, że tam jedno czy dwa jakieś ustawienia sobie ogarniemy, no a czarny to musi ogarnąć wszystkie. Także czarny ma tutaj zdecydowanie bardziej kłopotliwą sytuację. Z czego to się bierze, że mamy tak dużo Możliwych ustawień, właśnie z tego, że przeciwnik nie atakuje tego centrum. Nie stwarza na nas presji, więc możemy się tutaj ustawiać po prostu jak, jak kto chce. Jakie tutaj są dostępne warianty? Można się ustawiać przez F3, Gonie C3 Hetman D2, można przez F4, atak tak, czterech pionów, można koniewczy, to jest wariant klasyczny. Można w ogóle nie grać E4, ustawiać się przez G3. Jak już ustawiamy ten wariant klasyczny, to można najpierw goniec, goniec E3, goniec E2, można czekać z tym skoczkiem, można tutaj zrobić krótką roszadę, można tutaj zrobić długą roszadę, można zagrać H3, goniec G5. Jest naprawdę przynajmniej z 10 albo i więcej różnych ustawień, i każdy z nich jest. No, dosyć skomplikowane. W każdym z nich dużo się dzieje. Więc widzicie, że tutaj czarny naprawdę ma pod tym względem duże problemy, że jeżeli chce grać tą królewsko-indyjską, to musi po prostu wszystkie te warianty znać. I teraz tak, co ja wam w ogóle zaproponuję, żeby przeciwko tej królewsko-indyjskiej grać? Ja zacząłem moją karierę grania D4 od wariantu klasycznego i do tej pory ten wariant klasyczny gram e, to oczywiście no ta w zmienionej formie bo coraz coraz lepiej coraz lepiej tę teorię poznawałem ale generalnie rzecz biorąc e, klasyka się nie zmienia e, wariant jak najbardziej bardzo spoko grany przez topowych arcymistrzów więc jak najbardziej tak można grać są jednak pewne minusy, znaczy nie zrozumcie mnie źle, może nie tyle minusy, co niedogodności. Mianowicie, czarny tutaj centrum nasze będzie atakował. Zazwyczaj poprzez E5 są tutaj różne rozgałęzienia, oczywiście te rozgałęzienia będziemy sobie e, omawiali, ale w tym głównym wariancie, generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda w ten sposób, że czarny gdzieś tutaj odchodzi tym skoczkiem, są różne możliwości, oczywiście te różne możliwości będziemy omawiali, no i później leci tymi pionami F5F4, G5G4. I tak w pewnym momencie, jak już kilka lat grałem sobie ten wariant klasyczny białymi, przez moment też czarnymi grałem, królewsko indysko, ale szybko mi się dochciał. Jak grałem sobie ten wariant klasyczny, to tak zauważyłem, że kurczę, czy tutaj gram z zawodnikiem 1800, czy 200, czy. 1200, to z każdym mam takie same kłopoty, ponieważ biały tutaj ma swój plan ataku na skrzydle hetmańskim, czyli generalnie chcemy doprowadzić do C5, gramy B4, tutaj zajeżdżamy przeciwnika pionami na hetmańskim i później na tym hetmańskim oczywiście zdobywamy materiał, czy tam przebijamy się do, do jego obozu. I generalnie zazwyczaj biały jest szybszy ze swoim atakiem. Natomiast problem jest taki, że czarny może grać w taki małpi sposób, to znaczy praktycznie w każdej partii zrobi to samo. Odejdzie tym skoczkiem, leci f5, f4, g5, g4. I tak w pewnym momencie sobie stwierdziłem, że no jak gram z zawodnikiem na moim poziomie, no to spoko. On zna trochę teorii, ja znam trochę teorii, odklepiemy tą teorię, później gramy w szachę. Ale zauważyłem, że Gram z zawodnikiem 1200 on też się nauczy tej teorii. Odklepie tam 20 ruchów, i przez 20 ruchów zamiast grać z 1200, to Gram z zawodnikiem tam 2600, czy tam 2700, nawet, czy może i więcej. Nie wiem ile tam teraz te stokfisze mają. I w, wtedy stwierdziłem sobie, że dobrze jest mieć drugi wariant na tak zwane małpy, czyli zawodników, którzy w każdej partii grają to samo bezmyślnie. No, ale tutaj jest taki debiut. Że tak rzeczywiście można sobie pozwolić, i generalnie tym graniem, mniejsze lub większe problemy nam stwarzają. I właśnie, tak, żeby się nie zanudzić, i też żeby móc przeciwników czymś zaskoczyć, to ja Wam zaproponuję tutaj wariant, który tak właśnie od czasu do czasu wrzucam na zaskoczenie, a mianowicie H3 i. Goniec G5. Nie jest to, może, tak patrząc po teorii, najlepszy wariant, ale jest bardzo wredny. Dlaczego ten wariant jest taki wredny? Ano, dlatego, że przeszkadza czarnemu w tym jego typowym planie. Czyli czarny by chciał sobie właśnie wrzucić to E5, biały przepchnie, odejść tym skoczkiem, F5 i tutaj jechać dalej. Natomiast okazuje się, że E5 w tym momencie już w ogóle przegrywa i nie jedną partię, co zabawne udało mi się w ten sposób wygrać, także jak grałem z tymi niżej notowanymi prze przeciwnikami to oni właśnie tak byli nauczeni, że a, gram E5, F5, lecę tam w ogóle nie myślę jest fajnie, a tutaj okazuje się, że w ogóle czarny natychmiastowo e, przegrywa e, tutaj tak na szybko wybijamy, wybijamy i koń D5 i tutaj przeciwnik nie ma jak się rozwiązać wisi na C7, wisi na F6 e, cała masa kłopotów e, czyli generalnie rzecz biorąc nasz repertuar Przeciwko broni królewsko-indyjskiej będzie się składał z wariantu klasycznego, czyli skoczek F3 jako naszej głównej broni, takiej najbardziej stabilnej. Natomiast na zaskoczenie, czy tam na słabszych przeciwników, to będziemy sobie grali ten wariant z H3 Gonie z G5, który jest mniej poprawny. Ale też całkiem spoko. Problematyczny dla przeciwnika, a o to chodzi, żeby przeciwnikowi problemy stwarzać. Dobrze, więc omówmy sobie może takie podstawowe plany gry, które w tym debiucie powstają, w tym wariancie klasycznym. Tutaj będziemy sobie na wstępie analizowali partię moją z Dariuszem Frączkiem. To jest w ogóle pierwsze moje historyczne starcie z obroną królewsko-indyjską, partia z 2010 roku. Generalnie rzecz biorąc, w tej partii zrobiłem wszystko, czego nie należy robić w tym debiucie, więc zobaczymy sobie na początek co nie należy robić, a później zobaczymy sobie jak do tematu należy podejść. Więc tak, tutaj roszada, goniec E2, rozwijamy się w naturalny sposób i w tej partii czarny zagrał E5, to jest najczęściej spotykane posunięcie i ja w tej partii natychmiastowo zagrałem D5. Jest taki wariant, jak najbardziej w ten sposób można grać, natomiast według mnie lepszym podejściem jest zrobienie roszady, ponieważ teraz czarny Zagra skoczek C6, jest to główny wariant. Ten czarny oczywiście ma inne możliwości, ale główny wariant to skoczek C6, po czym poniekąd zyskujemy tempo, no bo atakujemy tego skoczka. I teraz B4, czyli atak bagnetowy. Tu będziemy chcieli wrzucić C5. Jakie plany gry obowiązują czarnego i obowiązują białek? Czarny plan ma tutaj dosyć oczywisty. Dzięki pionkowi E5 chce tu uzyskać przewagę na skrzydle królewskim, a więc będzie leciał F5, F4, G5, G4 i będzie nas chciał tutaj zajechać pionami na skrzydle królewskim. Natomiast my w tym samym. Aha. I w tym samym czasie czarny oczywiście będzie chciał utrudniać nasz plan gry, czyli będzie wrzucał A5, żeby tutaj nam utrudniać przeprowadzanie naszego C5, czasem też przez A5, B6 będzie się chciał ustawiać, żeby ciężej nam to C5 było przeprowadzić, czasem nawet kiedy C5 już zdążymy wrzucić, to on będzie nas kontrował przez C6, więc tutaj na tego typu sztuczki też trzeba uważać, czyli Generalnie rzecz biorąc, czarny jedzie na królewskim, chce nas zajechać tymi pionami i figurami i tu zamatować naszego króla, i w tym samym momencie chce opóźniać nasz atak. Naszym planem gry, oczywiście analogicznie, jest zajechanie przeciwnika na skrzydle hetmańskim, czyli doprowadzenie do C5, B5, B6. Tak w dużym, dużym skrócie. I jednocześnie chcemy się obronić na skrzydle królewskim, żeby przeciwnik tam nas nie zamatował. Generalnie rzecz biorąc, chcemy doprowadzić albo do C5 i wybić na D6 i wtedy atakować pionka D6 poprzez ustawienie gońca na A3, skoczka przez D2 na C4 i skoczka z C3 na B5. Czyli wszystkie siły skierowane na tego pionka D6, lub też chcemy e, zajechać po prostu C5, A4, goniec A3, B5 i B6. Wszystko po to, żeby ten łańcuch pionowy przeciwnika podminować. E, I w tym samym czasie przeciwnik podobnie będzie chciał zadziałać na skrzydle e, królewskim. E, Tutaj już myślę, że to widać, że jeżeli akcja jest na obu skrzydłach, czyli jedna ze stron atakuje na jednym skrzydle, druga atakuje na drugim skrzydle, to w takich sytuacjach musi się sprawa zaostrzyć, bo sytuacja wygląda po prostu w ten sposób, że kto pierwszy, ten lepszy kto pierwszy dopadnie przeciwnika, ten zwycięży. Jaki scenariusz w partii jest najbardziej prawdopodobny? Z moich doświadczeń wygląda to w ten sposób, że biały zazwyczaj jest szybszy ze swoim atakiem na skrzydle hetmańskim i zazwyczaj tam udaje, udaje się zdobyć pionka czy dwa czy czasem jakość, czy czasem po prostu przebić się do obozu przeciwnika po tym skrzydle hetmańskim? Natomiast w tym samym momencie atak czarnego jest trochę wolniejszy, ale przeciwnik atakuje na króla. I zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że my tam uzyskamy jakieś atuty na skrzydle hetmańskim, tam właśnie jakiegoś pionka czy dwa, a w tym samym momencie przeciwnik olewa to skrzydło hetmańskie brzydko, mówiąc, przerzuca wszystkie figury na królewskie i nawet w jakiś niepoprawny Teoretycznie sposób poświęca figurę, pionki, generalnie wszystko poświęca, byleby tylko naszego króla dopaść. Czyli tutaj czarny raczej tak z kontry będzie chciał uderzać i zazwyczaj wychodzi to w ten sposób, że my właśnie go zajeżdżamy na hetmańskim i potem musimy naprawdę perfekcyjnie, dokładnie na skrzydle królewskim się wybronić, i wtedy zostajemy z przewagą materialną i wygrywamy. To, tak oczywiście, w teorii, prosto powiedzieć, trudniej zrobić. Ale tak to generalnie rzecz biorąc sytuacja wygląda czyli jeżeli ktoś czarnymi gra obronę królewsko indyjską to zazwyczaj jest to dla was informacja że macie do czynienia z jakimś yy, macie do czynienia z jakimś taktykiem yy.